Witaj. Tematem tego edukastu będzie kult wybitnych jednostek utrwalony w twórczości Cypriana Kamila Norwida. Dowiesz się z niego, co odróżnia Norwida od innych twórców polskiego romantyzmu, dlaczego często pisał o wybitnych jednostkach i jakie są typowe cechy jego stylu poetyckiego. Dziś samego Norwida nazywamy wybitną jednostką, jednym z najważniejszych poetów romantycznych. Jednak nie zawsze tak było. Za życia Norwid był ignorowany przez innych twórców, często uważany był za dziwaka. Nie rozumiano także jego poezji. Chciałbym, abyś po obejrzeniu tego edukastu lepiej zrozumiał tego poetę, bo nie tylko musisz znać jego twórczość na egzamin maturalny, ale też jest on ciekawą postacią, takim człowiekiem stojącym na uboczu, zbuntowanym przeciw temu, co mówią i piszą inni. Sam jego życiorys już wiele mówi. Opowiem Ci teraz o tych aspektach jego życia, które wydają się najbardziej charakterystyczne. Norwid urodził się 24 września 1821 roku w Laskowie Głuchach, niedaleko Warszawy. Matkę stracił w wieku 4 lat, w roku 1825, ojca w roku 1835. Uczył się w gimnazjum, którego nie ukończył, następnie w szkole malarskiej. Od roku 1840 zamieszczał swe teksty poetyckie w czasopismach i jego debiut został dobrze oceniony i przyjęty przez krytyków i środowisko literackie. W roku 1842 opuścił Warszawę i od tego czasu podróżował, a właściwie tułał się po świecie. Przebywał w Krakowie, Niemczech, Włoszech. W 1852 roku ze względu na kłopoty finansowe wyjechał do Ameryki. Potem był w Londynie i Paryżu. Zawsze wiódł skromne, wręcz biedne życie. A od roku 1877 był w tak beznadziejnej sytuacji finansowej, że zamieszkał w paryskim zakładzie Świętego Kazimierza, przeznaczonym dla polskich sierot i weteranów. Mówiąc krótko, zamieszkał w przytułku i tam zmarł w zapomnieniu 23 maja 1883 roku. Był poetą, dramatopisarzem, malarzem, rzeźbiarzem i rysownikiem. Widzisz, Norwid nie pasował do romantycznej mody gloryfikującej poetów. Nie pasował chyba do całej swojej epoki. Ale nie dlatego, że był gorszy od Słowackiego czy Mickiewicza, a dlatego, że był inny. No i zapłacił za swoją odrębność straszną cenę życia w biedzie i upokorzeniu. Jego twórczość odkrył ponownie Zenon Przesmycki, zwany Miriamem w modernizmie. Drukował utwory w Norwida w Chimerze. Opracował także ich wydanie zbiorowe. Teraz wyjaśnię Ci, dlaczego Norwid często opisywał w swoich utworach wybitne jednostki, które konkretnymi, realnymi czynami i pracą intelektualną przyczyniały się do rozwoju świata. Uważał on bowiem, że miarą człowieczeństwa jest konstruktywne działanie i jego efekty, niekoniecznie zaś to, co myślą o tym inni ludzie. Uważał też, jako romantyk, że wybitne jednostki zmieniają losy świata. Takimi wybitnymi ludźmi byli dla niego starożytny filozof Sokrates i generał Józef Bem. Józefowi Bemowi poświęcił Norwid jeden ze swych najbardziej znanych utworów, noszący tytuł Bema pamięci żałobny rapsod. Oczywiście musisz wiedzieć, że Bem był polskim generałem, dowódcą artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego. Generał Bem był też naczelnym wodzem powstania węgierskiego w latach 1848-49. Podobno ostatnie słowa, które wypowiedział przed śmiercią, brzmiały: Polsko, Polsko, ja Cię już nie zbawię. Musisz też wiedzieć, że pogrzeb opisany przez Norwida znacznie różni się od realnego, czyli w wierszu mamy do czynienia z poetycką wizją i stylizacją na śmierć średniowiecznego rycerza.
O roli tej stylizacji opowiem Ci za chwilę. Teraz wyjaśnię, na czym polega różnica między faktami historycznymi a wierszem. W tym celu zajrzyj do ściągi. Znajdziesz w niej cały tekst wiersza. Możesz również posłuchać jego wersji muzycznej w wykonaniu Czesława Niemena. Jeśli zapoznałeś się z tekstem utworu, to łatwo zrozumiesz, na czym polegają różnice między nim a faktami historycznymi. Komentator pogrzebu generała pisał o nim tak, cytuję. Pogrzeb nie był pogrzebem żołnierza. Weteran, który osiwiał w walkach, zasłużył na coś więcej. Zobacz, wynika z tego, że Bemowi nie oddano takich honorów, na jakie zasłużył. Zrobił to Norwid w swoim wierszu. Zaraz wyjaśnię Ci, w jaki sposób. Po pierwsze, pogrzeb generała Bema stylizował Norwid na pogrzeb średniowiecznego polskiego rycerza, wraz ze wszystkimi jego ceremoniami, które miały symbolizować dostojność zmarłego i majestat śmierci. Cytuję. Czemu cieniu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz? Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan. Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz. Czyli bohater Rapsodu jest wieziony na wozie żałobnym. Po obu stronach idą dworscy ze świecami. Za wozem prowadzony jest koń zmarłego. Po drugie, ostatnia droga generała stylizowana jest na ostatnią wyprawę wojenną. Poeta nadaje jej również patos niezwykłości. Cytuję. Chłopcy biją w topory, pobłękitniałe od nieba, w tarcze, rude od świateł, biją pachołki służebne. Przeogromna chorągiew, co się wśród dymu koleba, włóczni ostrzem, o łuki rzekłbyś oparta podniebne. Po trzecie, ważnym rytuałem pogrzebowym był zwyczaj spadania z konia nad grobem lub przy katafalku. Cytuję. Dalej, dalej, aż kiedy stoczyć się przyjdzie do grobu i czeluści zobaczę czarne, co czyha za drogą. Poeta w tym wierszu często używa środków językowych i retorycznych chwytów. Spójrz na tekst, a zobaczysz myślniki, wielokropki, rozstrzelany dróg. Takie elementy mają wzmocnić ekspresję tekstu, czyli zwiększyć jego emocjonalność. Natomiast cała stylizacja na pogrzeb wielkiego rycerza jest metaforą, w obrębie której odnaleźć możemy pojedyncze metafory i neologizmy. Na przykład zmarły Bem nazywany zostaje w pierwszej strofie cieniem. Natomiast neologizmy to nowe słowa, które na użytek tego wiersza stworzył Norwid, na przykład podniebne. Zwróć uwagę na charakterystyczny zapis tego słowa. Natomiast w końcówce tekstu poeta daje wizję przyszłości. Cytuję. I powleczę korowód, smęcąc ujęte snem grody, w bramy bijąc urnami. Dalej, dalej. Cały ten fragment wraz z końcowym dalej, dalej można interpretować jako typowe dla poezji tyrtejskiej swoiste wezwanie do dalszej walki. Te dwa ostatnie słowa wiersza nadają mu też formę zakończenia otwartego. Zwróć uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. Poeta mówi o drugim pogrzebie. Ta metafora ma na celu przekazanie, iż wybitna jednostka doceniona zostanie dopiero po śmierci. Trudno w tym miejscu nie zwrócić uwagi na zbieżność z biografią samego Norwida. Jest to też antycypacja, czyli przewidywanie własnego losu. Dodatkowo czas pokazał, że słuszny.
Zauważyłeś zapewne, że aby zrozumieć ten wiersz, trzeba nie tylko naprawdę nieźle znać się na literaturze i języku poetyckim, należy też posiadać wiedzę historyczną i sprawnie poruszać się wśród symboli i kontekstów kulturowych ze starożytności i średniowiecza. To trudne, ale wierzę, że sobie poradzisz. Szczególnie, że możesz teraz skorzystać ze ściągi, a potem rozwiązać test. Powtórz sobie te zagadnienia przed maturą, na wypadek, gdyby trudna poezja Norwida pojawiła się w jednym z tematów. Powodzenia!